tych 25 latach mojego życia kapłańskiego. Dziś z racji mojego srebrnego jubileuszu kapłaństwa Bogu dziękuję za wszystko, bo On jest, był i będzie zawsze na pierwszym miejscu w moim kapłańskim życiu. Składam dziś dobremu Bogu, bogatemu w miłosierdzie, wielkie dziękczynienie, bo On mi dał tak wiele. Wszystko tu, w tej świątyni się zaczęło. To tutaj, jak wspomniał ojciec przeor, zostałem ochrzczony, tu przyjąłem pierwszą komunię świętą, sakrament bierzmowania. Tu się modliłem, wpatrując się w Jezusa Pięcioreńskiego i Jego dziewiczą Matkę Maryję. Tu czułem się Bogiem. I tu, 25 lat temu, sprawowałem moją pierwszą mszę świętą, prymicyjną mszę świętą. W mojej drodze towarzyszyli mi zawsze moi kochani rodzice i dziś są razem ze mną. Dziękuję Wam raz jeszcze, kochani, za życie i wiarę, za Wasze dobre, kochające serca. Za to, że nie żyliście dla siebie, ale dla nas. Dziękuję za 55 lat wspólnego Waszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Dziękuję za Waszą codzienną modlitwę za mnie. Tę modlitwę się czuję i tej modlitwy każdy z nas tak bardzo potrzebuje. Dziękuję dziś z tego miejsca mojej siostrze Litni. Jest starsza, musiałem ją zawsze słuchać, chociaż różnie bywało. Wiem jedno, zawsze miała rację. Dziękuję za to, że jesteś razem ze mną, że jesteś razem ze swoim mężem Waldemarem, że wspierasz mnie i towarzyszysz w moim życiu kapłańskim. Dziękuję Wam, moi kochani rodzice i moja siostra. Przeminął lata. Świat zmienił swoją twarz.
lecz to, co przetrwa dzieje świata, to pacierz i Kościół nasz. Dziękuję, że jesteście wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. To dzięki waszej codziennej, wytrwałej modlitwie jest tyle powołań kapłańskich zakonnych z naszego wieluszowu. Niech nie słabną wasze ręce wzniesione w modlitwie o nowych Bożych żniwiarzy. Choć współczesny świat tak często mówi o nich źle, pogardza nim, to jednak będzie ich potrzebował, dopóki będzie istniał, tak jak potrzebuje wody spękana od słońca ziemi. Z całego serca dziękuję naszej rodzinie, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, którzy dziś razem ze mną uczestniczyli w dziękczynieniu Bogu za 25 lat mojego życia kapłańskiego. Dziękuję za waszą obecność, życzliwość, serdeczność, okazywaną pomoc, każdy uśmiech i dobre słowo. Wszystkich was noszę w swoim sercu i ogarniam kapłańską modlitwą. Na koniec, zamiast serca wam Bóg błogosławię, serdecznie proszę, zabierzcie ze sobą dziś pamiątkowy obrazek, pamiątkę mojego jubileuszu i proszę was o modlitwę za kapłanów, o nowe. Twoim błogosławieństwem. Błogosławi mu wszechmogący.